Mistrzak barbecue wjechał z nową kanapką z pastrami, także nie mogło być inaczej. Będziemy testować. No i tak to wygląda. Przyniosłam sobie na dechę, żeby zjeść jak w restauracji. Słuchajcie, mamy tutaj kanapkę na własnym pieczywie, żytni chleb chrupiący. Jest mięso ze smokera pastrami, z mostka wołowego. No i słyną z mięcha, więc jestem przekonana, że będzie zarąbiste. Do tego jest sos miodowo-musztardowy i pikle na burbonie. W ogóle wow! No i mamy jeszcze tutaj co nieco do picia. No powiem wam, że wygląda kozacko, a pachnie tak wędzonym mięsiwem, że aż po prostu, no mam smaka, dawno nie jadłam mięsa, więc z przyjemnością coś teraz wciągnę takiego wypasionego, dobrej jakości. W Gdańsku na Jelitkowskim dworze otworzył się bar sushi, urocza nazwa Ryba i Ryż. Co mogliśmy zrobić? Przetestowaliśmy. Zobaczcie, jak fajnie zapakowane w takie kartonowe pudełeczka. Bardzo mi się podoba taka opcja. Jeszcze chyba nie widziałam w którym mieście, jak zamawiałam sushi, żeby coś takiego było. Ceny są bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że takie zostaną jak najdłużej. Zaraz wam tutaj pokażę. Tu macie numer, gdybyście chcieli zadzwonić po moim dzisiejszym pokazaniu. Ja zawsze porównuję tutaj cenę futamaka łosoś Filadelfia 18 zł. To jest bardzo dobra cena. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Pozwolę sobie nagrać to pobojowisko. Uwierzcie, że tak nam smakowało, że wciągnęliśmy prawie 24 kawałki na raz. Przepyszne, polecamy. Ryba i ryż. My na pewno będziemy też zamawiać. Już dłuższy czas czaiłam się, żeby zamówić lody. Takie pyszne odkryłam w tym roku. Trafiły od razu do mojego rankingu lodów przewodnika po lodach w Trójmieście. Latto, gelato na garnizonie. Przepyszne lody. No, zrobię tutaj niespodziankę i będziemy mieć w zamrażarce lody. Zaraz wam pokażę, jakie smaki wybrałam. Dobra, to otwieram razem z wami. Oh yeah! Ale wyglądają bosko. Słuchajcie, przekupili mnie dzisiaj chałwą, cytryną z makiem i wegańską maliną z kokosem. O Jezu, wyglądają bosko, zaraz próbuję. Strasznie ciemno w domu, ale chciałam wam powiedzieć, że one są obłędne. Zobaczcie, jaki sobie klimacik zrobiłam. Teraz na przerwie w pracy będę wciągać lody. Są przepyszne. Nie wiem w sumie, który lepszy, czy chałwa, czy ten. To są idealne lody, po prostu idealne. Jeśli chcecie środek lata mieć w grudniu, to zamawiajcie. Można odbierać na miejscu. Dzisiaj zdecydowanie słodki dzień. U mnie boks weekendowy łakoci słodkości od Cafe Antidotum, która jest na Gdańskiej Zaspie. Jest to moja ulubiona osiedlowa kawiarnia. I słuchajcie, jakie mam tu pyszności. Jest tu taka piękna beza dakła, z której mi się nigdy samej nie chce robić, więc z przyjemnością ją po prostu wciągnę. Oprócz tego jest sernik mango, który bardzo często był w kawiarni dostępny, doskonale go znam, to jest ich klasyk hicior. Jest też sernik z musem pierniczkowym. No super mega pomysł, jeszcze czegoś takiego nie jadłam. No a tutaj, Boże, słuchajcie, aż mam sinotoch, jak to pachnie. A tutaj mamy torcik, taki piernikowy, tort świąteczny z marcepanem, kremem pomarańczowym, który będzie dostępny, znaczy jest dostępny już w ofercie świątecznej, więc możecie zamówić taki tort na święta. I właśnie w ramach tutaj wspierania gastronomii trójmiejskiej i nie tylko, zachęcam was, aby mimo wszystko, jeżeli lubicie gotować, bo ja też
ślubie, ja też zawsze robię słodkości, to mimo wszystko postarajcie się wesprzeć restaurację, kawiarnię i kupcie coś po prostu z takich miejsc gastronomicznych, w ten sposób możecie ich wesprzeć, a wy zaoszczędzicie trochę czasu i nie będziecie się aż tak bardzo w kuchni męczyć. I tak jak Wam mówiłam, właśnie w ramach wspierania polskiej gastronomii zamawiajmy cateringi. Ja właśnie z tej okazji postanowiłam przetestować jedną z ofert świątecznych z restauracji Chmielna Grzegorza Labudy, szefa kuchni i właściciela zarazem. Pokażę Wam, co możecie dostać. Mam tutaj kilka dań. Także macie na grupie Gdzie zjeść w Trójmieście spis wszystkich cateringów. Także naprawdę warto wspierać teraz restauracje w tym trudnym czasie, takie zamówienie to naprawdę dla nich dużo w tej chwili znaczy. I tak to się prezentuje w pojemnikach jeszcze. Mamy tutaj przystaweczki, ryby, pierogi, jest też danie główne, jak również chlebuś. Tylko spójrzcie, jakby się to prezentowało na Waszym świątecznym stole. No powiem Wam, że jest mega. W ogóle te dania są przepięknie. Są dodatki, które można fajnie zaserwować. Zobaczcie, tutaj mamy cytrynki. Tutaj są też grzybki do ryby w galarecie. Do pierogów jest dodatkowo podana kapustka, żeby to fajnie wyglądało. Marynowany łosoś. Jest pełen czad, naprawdę. I już Wam mówię, co my tutaj mamy. W restauracji Chmielna możecie zamówić takie fajne podsmażane pierożki z kapustą i z grzybami. Jest pstrąg w galarecie i powiem Wam szczerze mówiąc, że ja pstrąg, znaczy może inaczej, ryb w galarecie nie lubię, ale spróbowałam tej galarety i ona jest przepyszna. Także w ogóle ja w ogóle podzielę się tym daniem z moją mamą, która jest po prostu fanką ryb w galarecie i bardzo jestem ciekawa, co ona na to powie, ale myślę, że to jest prawdziwy hicior i naprawdę warto się skusić. To jest trudne danie generalnie do zrobienia w domu. Pierogi też zabierają trochę czasu i ja przyznam, że właśnie w tym roku chyba nie będę odpuszczać, nie będę robić tych pierogów i po prostu zamówimy właśnie z restauracji, bo tak po prostu jest wygodniej. Marynowany łosoś, od kilku lat gości na naszym świątecznym stole, nowoczesna taka przystaweczka, zakąska, ja jestem ogromną fanką łososia, oczywiście śledzie też u nas są, ale tutaj takiego łososia, no proszę Was, no kto by nim pogardził. Bardzo fajne danie, dorsz w cieście francuskim, bardzo efektowne, sycące, on tutaj jest z grzybami jeszcze, pięknie się prezentuje, myślę, że też na ciepło można podać. Tutaj też w cieście francuskim mam pierożki z dorszem, no i na danie główne propozycja w Boże Narodzenie, tutaj kaczka, kaczka konfitowana, czyli taka w tłuszczu smażona, dzięki czemu mięso pozostaje soczyste, one wcale tego tłuszczu nie chłonie. Przepięknie właśnie tutaj jest też podana. No słuchajcie, naprawdę warto. Ceny też nie są takie duże. Załączę Wam menu z cenami, co możecie zamawiać. No i korzystajcie. Chmielną restaurację ja już przetestowałam. Mogę Wam śmiało polecić. Spędziliśmy tam kolację rocznicową. Zresztą szefa kuchni Grzegorza Labudę już dobrze znamy. Także wiemy, że jakość tego jedzenia zawsze jest naprawdę dobra. Aha, no i jeszcze chleb domowy na zakwasie. Także co, no ja mogę tylko Was zachęcić, polecić, docencie, że przygotowałam dla Was świąteczną już aranżację. Także zamawiajcie, wspierajcie gastronomię, w razie co na stronie makro i na stronie Polskich Skarbów Kulinarnych też możecie wybrać restauracje, które są tam zrzeszone, które wspierają polskie tradycje i tam są też specjalnie oznaczone strój miasta z całego Pomorza, zresztą i z całej Polski, z różnych regionów, które właśnie serwują takie świąteczne menu na wynos.
Uwaga, uwaga, dzisiaj na kolację pierogi od Pierogowskich z Sopotu. Bardzo ważne jest teraz, aby ich wesprzeć, bo jest im bardzo ciężko i są nowe pierogi. Jedne z moich ulubionych to są pierogi z wiśnią, tym razem pierożki są styningowane, zaraz Wam pokażę. No i moje pielmieni. W tym roku zostaliśmy posłańcami Świętego Mikołaja, a w zasadzie u mnie mówiło się Gwiazdor, ten, który przychodzi wieczorem w Wigilię. I dzięki Głodnemu, który tutaj zasponsorował przepiękne prezenty dla dzieci, w Trójmieście zawieziemy je do hospicjum pomorskiego w Gdańsku, hospicjum dziecięcego w Gdyni, jak również do domu dziecka Korczaka w Gdańsku. No powiem Wam, że ulala, robimy coś dobrego.